Wysłano mnie na Kepler-34a, żebym sprawdził, co się dzieje ze stacją kosmiczną na orbicie tej planety. Gdy dotarłem na miejsce, odebrałem sygnał SOS. I wtedy doznałem szoku. Na powierzchni planety dostrzegłem resztki stacji kosmicznej, więc postanowiłem wylądować z misją ratunkową. Chociaż wiedziałem, że lądowanie nie będzie łatwe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have... Jaką mamy trajektorię TARS? W 98% jest poprawna. Bank angle. Po wylądowaniu odebrałem bardzo dziwną transmisję wideo od rozbitków. Płaskie Ziemi. Jesteśmy na płaskiej Ziemi, bo wszystko Ziemia jest płaska. Jakim cudem Ziemia jest płaska? Po twardym lądowaniu rozpocząłem poszukiwanie zaginionej załogi. Dlaczego ci astronauci myśleli, że Ziemia jest płaska? Mam ich! Mam nadzieję, że po tylu tygodniach poszukiwań odnalazłem ich. Przynajmniej mam nadzieję, że sygnał ratunkowy z promów jest poprawny. Odnalazłem kapsuły ratunkowe, ale niestety bez astronautów. Pole magnetyczne planety wpływa na percepcję. Czy Ziemia może być płaska? Im dłużej przebywam na tej planecie, tym bardziej myślę, że Ziemia jest płaska. Zaczynam się już gubić w tym wszystkim. Nie wiem, co jest normalne. Znalazłem kolejny prom, ale na nim też nie ma śladów astronautów. Tracę nadzieję. Ta planeta mi przytłacza. Z każdą chwilą Ziemia staje się płaska. Na szczęście to był tylko sen.